Witam. Dzień dobry wszystkim. Albo dobry wieczór. Zależy kto jak porze ogląda filmik. O tak. Nie wiem jak mnie będzie słychać. Mam nadzieję, że dobrze, bo trochę grzebałem w ustawieniach sobie. Mam nadzieję, że nie za cicho. Bo może być za cicho, ale prawdopodobnie lepsza jakość dźwięku, ale może być za cicho, ja nie wiem jeszcze. To się okaże po nagraniu, ale i tak ten filmik wyślę. Bitwa na Malinówce, bardzo długa, więc konwertować się też będzie długo. Drive, 5, 1, 0, fire! Luz! Tak, konwertować się będzie bardzo długo. Tym razem gram ja. Tamtego filmiku głosu nie włączałem, bo wczoraj jak robiłem to miałem straszny kaszel. Zresztą grozi to jeszcze dzisiaj, że będę kaszlał. Ale mam nadzieję, że nie będzie, że mnie nie złapie atak kaszlu dzisiaj. I tak. No ja zawsze jak jestem po tej stronie, to się ustawiam tutaj właśnie, za tym domkiem. No mało brakowało, żeby mnie nie stukli, bo tam typek 59 wyskautował. O, tutaj sam zresztą napisałem, że zły scouting gościu zrobił, bo on wyjechał tym SU i wykrył tylko jeden czołg. Bu. I ja tu zaraz napisałem, pomyliłem się, zaraz poprawiłem się, bo napisałem brat scouting chyba, czy jakoś tak, brat scouting napisałem, no. I się poprawiłem, za chwilę napisałem jeszcze raz. W sumie już mogę powiedzieć, 4 fragi zdobyłem i całkiem fajna kasa, chociaż kurczę, Quake 532 większą kasę zarobił, bo nie był uszkodzony czołg u niego. A ja dodatkowo mniej zarobiłem troszkę. Ale ogólnie zadowolony jestem. Tylko po prostu długa, trochę nudna bitwa. Tutaj to była moja dobra decyzja, że ja do tego VK wyjechałem, go wybuchłem chyba. On chyba wybuchł. Tak, wybuchł sobie. Jak jest takie blow up, to znaczy, że on wybucha. Przedział amunicyjny dostał. No i dalej trochę nudno. Będzie trochę niebezpieczne starcie z typem 59, ale ostatecznie ja go zniszczyłem. Na razie jeszcze co innego będę tłukł chyba, bo jeszcze będzie frak na czymś. Jakiś tam Sherman, kurde, się tam kręcił ku głowie tego ISA-3, którego nie mogłem trafić w ogóle. To jest nieudane, bo byłby może piąty frag nawet. Bo słaby czołg, Shermanik piąty tier. Tam się kręcił, a ja go w ogóle nawet nie mogłem, nie mógł pocisk z niego wlecieć. O, tego ISA 3... Co on jest, kurwa, Roboko? Tego ISA 3 trochę jednak kleptołem później. Udało się go, bo wyjechał, kurde, ale ja na nim fraga nie zdobyłem. A zresztą już nie pamiętam. Ale to było dobre! A może na nim? Jakieś słabe tiery we mnie tutaj próbują strzelać na razie, nic mi nie robią. Ale... będą mnie strzelać, będą. Wiedz, że coś się dzieje. To ty wiesz, że zabijałem. No tak, jednak... skoro dupa jest. Jednak był frag na ICie 3, bardzo ładnie drugi. Jeszcze dwa fragi. Już nie pamiętam na czym. Na pewno na typie 59.1. A jej pamiętam. Już nie pamiętam. Jeden czołg na końcu zniszczyłem. Tutaj trafić nie mogłem, Shermanka. Nie wiem czemu. Jak to snajperski niby czołg, ten Lowe. Lube, przepraszam, Lube. Tu znowu próba strzału. Znowu w ziemię. Tym razem, przy tym nad czołgiem, teraz w ziemię. Mógłbym jechać na wzgórze, ale na wzgórze jadę ISM 3, a luwem to ja się nie wybieram na wzgórze, bo jest za wolny. I zresztą z daleka można strzelać tym czołgiem. On jest dobry do strzelania z daleka raczej. A IS 3 jest raczej do starć z bliska. O, typek właśnie jedzie. I tutaj zaczną mnie tak obszczeliwać pięknie, że masakra. Wiedz, że coś się dzieje.
Bo ja do tego typa wyjadę i będzie mój błąd, że ja tak dużo życia stracę. Pierdolę, nie jadę! Total Anal Devastator. Kąsek nie naprawiałem w ogóle. Nie używałem zestawu naprawczego. Może też błąd. Bo mnie bardzo dużo sklepali. I tutaj nie wiem, czy to jest błąd, czy dobrze zrobiłem, ale wyjechałem walnąć. Ale urwał! Dałem pompkę. A i tyle życia, co tutaj chyba mi już zostanie do końca. Ten typek zrobi zaraz błąd i wyjedzie. Wyjedzie mi na spotkanie, a ja mu tylko chlasnę i będzie po nim. Jeszcze trochę to potrwa, ale wyjedzie i zginie z mojego działa. Z mojej ręki chciałem powiedzieć. Ja mu tam chciałem wyjechać, a on mi tutaj sam wyjechał, widzisz. No, on mi sam pięknie wyjechał pod działo. Ja już miałem nacelowane tam, gdzie on jedzie, więc... Jeszcze jakieś działa samobieżne, kurde, klepią. A ja jeszcze jednak trochę życia straciłem. I tutaj jeszcze... Chyba ten... Ferdynand zginie z mojej ręki. Chociaż nie jestem pewien, ja go dwa raz trafię, na pewno. Nie, Isecz... A, już nie pamiętam, zresztą... okaże się, bo ja nie pamiętam. Na pewno Ferdynanda trafię raz. Nie teraz jeszcze. Teraz pod nim, w skałę wyszło. Ja uciekam, o, PZ-34 fajnie stoi, dużo. Nie pamiętam, czy dużo stracił, czy w ogóle go trafiłem. Bo Istrzy go zasłania właśnie. Znowu, to nie mogę w to miejsce trafić, kurczę, coś jest pech w tym miejscem. Ale to było dobre! No, ale nie, już zaraz zobaczymy, czy zniszczę Isa 3, czy ja Ferdynanda zniszczę. A później już będzie końcówka. Wyraźnie czuję, jak mi rośnie słupek popularności mojej! Nie, jednak Isa 3 zniszczę, bo 4 fragi były. Tak, przecież sobie teraz przypomniałem, że ja tą bitwę zakończyłem. Że ja tą bitwę ukończyłem, właściwie ja osobiście. No. On się tak wystawił pięknie. Fatality. Jak się pięknie wystawił i strzy. Dla mnie przynajmniej. Dupką. No i ładnie. Bohatera nie ma, bo bohatera zdobył tylko jakieś i strzy. Ale są ładne 4 fragi i 2 uszkodzenia. I kredytów całkiem fajnie, tylko no trochę naprawy kosztowało. Nie pamiętam, ile amunicja kosztowała, bo nie popatrzyłem nawet. No. Z moich to właściwie to z wszystkich na bitwie najwięcej kurczę uszczelałem, więc nie wiem czemu ja nie mam bohatera. A ten ma bohatera, widocznie więcej trafił, więcej uszkodził. Bitwa się miała kończyć minutę już, więc bardzo długa 14-minutowa bitwa. Dlatego nie wiem, czy będę ją dzisiaj konwertował. Dzisiaj chcę jeszcze pograć, bo są gwiazdki razy 5, jak widać. 5 razy doświadczenie, bardzo fajnie poszło. 6975. Nawet trochę szkoda, że nie wyłączyłem przyspieszenia szkolenia załogi, bo bym sobie wziął na jakiś inny czołg. Ale poszło w załogę w luwę. No. Dobra, nie będę przedłużał, bo filmik i tak już jest długi. Niech nie będzie dłuższy. Pozdrawiam, do widzenia.